niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cielo dato Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Sempre cielo dato, così possiamo dire. Moi drodzy, dotarłem szczęśliwie do Pragi, prosto z Italii. I jest już właśnie o tej porze, kiedy ludzie kończą pracę, ale na chwilę jeszcze, nim gdzieś znajdę jakieś zakwaterowanie, to już pierwsze kroki tu w Pradze do tego kościoła ojców karmelitów, aby pochłonić się dzieciątku Jezus. Jutro więcej zapewne uda się tutaj również i pobyć, w świątyni pomodlić, tak jak mówiłem, w waszych intencjach, tych intencjach, które, o co które prosiliście mnie. Carissimi, allora Praga già sono arrivato anche con tutta strada molto bene, ma qui sta piovendo molto a Praga e sono arrivato appena, devo cercare qualche posto per dormire, ma primo passo nella chiesa dei padri carmelitani, dove c'è bambino Gesù, per inchinarsi davanti al bambino. Oto właśnie zobaczcie, moi drodzy, pięknie tu już widać kościół ojców karmelitów. Ecco la chiesa dei carmelitani a Praga. Jesteśmy w świątyni, tutaj w Pradze, przed cudownym dzieciątkiem tutaj. Chciałbym zaprosić was jutro o 12 na modlitwę, którą poprowadzę. Miejmy nadzieję, że internet będzie na tyle sprawny, więc zapraszam was na tą wspólną modlitwę w południe jutro przed dzieciątkiem Jezus. Allora carissimi, sono arrivato qui, vedete, bambinello di Gesù, ma vi invito già domani a mezzogiorno per la preghiera. Spero che internet sarà abbastanza forte per trasmetterla. Natomiast msza święta nie może być celebrowana jutro wieczorem w naszych godzinach, ponieważ tutaj jest Eucharystia. Allora non si può celebrare messa perché domani sera c'è anche qui la messa in cieco, per quello io vi invito per quella preghiera qui davanti bambinello di Gesù portando vostre intenzioni. A więc moi drodzy, zapraszam o 12 na tę wspólną modlitwę z Pragi od dzieciątka Jezus. Ecco bellissima preghiera, perché quando venuto qui 26 settembre 2009 Papa Benedetto XVI ha detto bellissime parole: Signore Gesù, noi ti vediamo bambino e crediamo che tu sei il figlio di Dio, fatto uomo per opera dello Spirito Santo nel grembo della Beata Vergine Maria. Ti sei fatto povero per farci ricchi con la tua povertà. Concedi a noi di non dimenticarci mai dei poveri e di tutti coloro che soffrono. È pregato per le famiglie. Moi drodzy, bardzo piękną modlitwę tutaj odmówił w tym miejscu papież Benedykt XVI, kiedy przybył w 2009 roku. Było to 26 września. Wypowiedział piękne słowa: o Dziecię Jezus, uciekamy się do Ciebie, błagamy o wstawiennictwo. I oto te słowa tutaj: Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie jako dzieciątka. Wierzymy, że Ty jesteś Synem Bożym, który przyszedł na świat przez Ducha Świętego. Jak w Betlejem, tak my z Marią, Józefem, aniołami
i pastuszkami chcemy Ciebie adorować i uznać nieustannie w Tobie Zbawiciela świata. Piękne słowa papieża Benedykta. Dlatego jutro w południe zapraszam na tę modlitwę. Będziemy prosić, aby ustała pandemia, aby na nowo wielu powróciło do Jezusa. I będziemy modlić się zwłaszcza za dzieci. Za dzieci. Allora domani mezzogiorno pregheremo insieme chi può se non poi qualcuno lo vedrà e pregheremo che questa pandemia si finisca e poi per i bambini e offro tu qui tutti intenzioni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Amen.